A witam, koleżanki. Zaraz się zacznie. Witajcie z tej strony. Laska Gaming. A oto niedzielna ambona, czyli cykl programu, w którym raz w tygodniu mogę sobie pogadać, bez grania po prostu do kamery o tematach rozrywki elektronicznej, kanału, YouTube'a czy internetu, a nie jakieś trudne sprawy czy coś. A dzisiaj mam kilka tematów, nie mam jakiegoś takiego ogólnego, bo mam kilka spraw do Was do powiedzenia, więc nie mam czegoś takiego ogólnego, jak tam wcześniej było. Tak więc pierwsza sprawa, chciałbym Wam serdecznie podziękować za feedback pod poprzednią niedzielną amboną. Naprawdę dużo wyświetleń, dużo feedbacku, dużo komentarzy. Dzięki za wsparcie w nich zawarte, bo to naprawdę dużo dla mnie znaczy. Dzięki za rady, podpowiedzi. Naprawdę, już to powiedziałem, ale dużo to dla mnie znaczy. Ogólnie lajki i komentarze są takim wyznacznikiem feedbacku od publiczności. Dzięki temu ja czuję, że wy jesteście po drugiej stronie monitora, że to nie są jakby przypadkowi ludzie, czy jakieś randomowe wejścia z internetu, tylko jak ktoś daje lajka czy komentarz, to ja wiem, że mu się podobało i chcę spędzić te 10 czy 20 sekund na to, żeby mi coś napisać. Naprawdę, komentarze i lajki to jest coś, co naprawdę daje youtuberom, twórcom siłę, jakby motywację i daje znak, że wy tam jesteście. Więc jeżeli macie czas, te 20 sekund, żeby napisać komentarz, co wam się podoba, nie podoba, bla, 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 to naprawdę zróbcie to, bo wtedy widzę, że jakaś seria, jakaś gra, jakieś coś się wam podoba i że chcecie tego więcej. Tak więc dzięki jeszcze raz za feedback, dzięki za odzew i mam nadzieję, że macie taki poziom relacji jakby między nami. Dobra. Druga sprawa, o której już wspomniałem w poprzednim odcinku, co to kurwa jest, czyli zmiana formuły. Pomyślałem sobie, że każdy mój cykl na YouTubie to jest czysty gameplay, czyli przechodzimy przez grę i po prostu gramy, a ja mówię do kamery, czasami są cięcia czy coś tam. Stwierdziłem, że co to kurwa jest, zmieniam formułę na tego typu program, że ja będę przechodził całą grę, a później zrobię z tego recenzję, coś w stylu Gone Home, które bardzo wam się podobało, naprawdę bardzo dużo wyświetleń, bardzo dużo lajków, naprawdę bardzo wam się podobało, więc stwierdzam, że taka formuła jest ok, namówiliście mnie do tego. Tak więc, co to kurwa jest, będzie w formule recenzji, takiej rage recenzji bardziej, no bo te gry nie zasługują na nic innego niż na rage recenzję. Tylko z tym się związana jedna sprawa. A mianowicie, że żeby przejść tą grę, będę potrzebował trochę więcej czasu, więc to nie będzie się ukazywać co tydzień może. Może co dwa, może co tydzień. Zależy jak długa jest gra, bo naprawdę jeżeli gra ma 15 godzin, to ja muszę znaleźć czas, żeby przejść ją całą, później napisać scenariusz i zrobić recenzję. Zwykły gameplay, zrobienie go trwa powiedzmy 15-20 minut nagranie. Złożenie tego to jest 10-5 minut, no może więcej. 10-20 minut, później tam rendering, no to już może mogę sobie zostawić na noc czy gdzieś, no a później wrzucanie i tyle, i wszystko praktycznie robi się automatycznie, a przy robieniu takiej recenzji to jest o wiele, wiele więcej czasu. Do Gone Home zajęło mi 2 godziny pisanie scenariusza, około 2 godziny, półtorej, a później 2 godziny nagrywanie, składanie, dogrywanie dźwięku, poprawy i to wszystko, więc to jest bardzo czasochłonne, o wiele więcej czasu trzeba poświęcić, dlatego to jest takie bardziej dopracowane i dlatego chcę, żeby jeden cykl był taki inny po prostu. To jest konsekwencja tego, co mówiłem kilka odcinków ambony wcześniej, czyli urozmaicenie troszeczkę kontentu, żeby nie był sam czysty gameplay, tylko właśnie takie jakieś smaczki, że tak powiem. No i trzecia informacja, chyba najgorsza. Przecież, bo tamte były w sumie w miarę okej. Nawet bardzo okej. Ale to jest akurat informacja z typu tych gorszych. Zaczyna się sesja. Dokładnie sesja mi się zaczyna za 2 tygodnie, ale mam dwa projekty na głowie. Dużo nauki, dużo czasu już na to poświęcam i nie wiem, znaczy nie będzie przerwy w nagrywaniu, bo planowałem, że na miesiąc po prostu będzie shutdown kanału. Ale stwierdziłem, że jakoś uda mi się
nagrywać filmy. Tylko, że teraz miałem tak, że w poniedziałek, znaczy oczywiście zawsze tam były troszeczkę opóźnienia czasami, ale to by the way, w poniedziałek było zawsze te zagubione w internetach, we wtorek był Pikis Kosmosu, w środę był Koszmar, w czwartek był The Walking Dead, w piątek był Co to kurwa jest, w niedzielę była Ambona. Teraz nie wiem jak to będzie. Postaram się zachowywać te programy w ryzach, ale naprawdę już ostrzegam, że mogą być opóźnienia, mogą być anulowane niektóre programy, ponieważ nie będę miał na to czasu. A jeżeli już wejdzie sesja, czyli za dwa tygodnie, to was jeszcze poinformuję, ale prawdopodobnie będzie dwutygodniowa przerwa w kanale. Zależy, jak uda mi się zdać, bo jeżeli zdam za pierwszym razem, no to będzie tylko tydzień przerwy. Tak więc szykujcie się na mniej Laska Gaming. Nie. Teraz przegląd tygodnia. Okej, jesteśmy w centrum dowodzenia kanałem. No, po prostu w zakładce filmów i co się wydarzyło w tym tygodniu? Ogólnie pełny tydzień, jak już mówiłem, jeden z ostatnich przez ten okres sesyjny, przedsesyjny. Tak więc zaczynamy. Poniedziałek, Samorost 2, part 1, kosmiczny skrzat i zagubiony pies. Dostałem od was dużo informacji, że to jest dość stara gra i że w nią graliście kiedyś i że o wspomnienia z dzieciństwa i te sprawy. Powiem szczerze, że ja w nią nie grałem. Nie grałem, chyba w pierwszego Samorosta grałem kiedyś. W Samorosta 2 jeszcze nie grałem, tak więc dla mnie to jest dość nowe doświadczenie. A był teraz jest nowy. W tamtym tygodniu był w bundlu, w Wiki Sale'u, więc kupiłem, bo uwielbiam Adamite, więc kupiłem i gra jest naprawdę świetna, polecam, jeżeli właśnie, to jest taka bajkowa opowieść właśnie rodem z Adamity Design, więc jeżeli lubicie ten klimat, bo naprawdę trzeba lubić, bo to jest specyficzne gry, to polecam naprawdę Samorosta 2. Później dodatkowo jeszcze Gone Home Rage recenzja, najgorsza gra 2013, najlepsza gra 2013, nie sądzę. Te Rage recenzja jest efektem tego, że wyjaśnienie jest w filmie, ale opowiem pokrótce. Po prostu przeczytałem, że na gali, jednej z najważniejszych podobno gal w growym świecie, została uznana za najlepszą grę PC 2013 roku, najlepszą grę niezależną. I po zagraniu po prostu myślałem, że kogoś zabije. I scenariusz został napisany w nocy, od razu po napisach końcowych, żeby przelać cały ten hejt, który był we mnie, po prostu w tą recenzję. I myślę, że fajnie jest zrobiona, jest dużo pracy w nią włożyłem, naprawdę. I tam wszystko się dowiecie, co to jest za gówno. Znaczy, gra nie jest może taka zła, ale to, że została wybrana najlepszą grą, że dla mnie to jest niepojęte. Zapraszam do recenzji, tam jest więcej. We wtorek. Głupki z kosmosu, epizod 11. Nie mam wody na pustyni. Teraz dotarliśmy po oczywiście golfowym labiryncie po golfowym labiryncie dotarliśmy do pustyni. To jest moment, kolejny moment, w którym którego nie mogłem przejść, jak byłem mały. Jak już mi się udało kiedyś pokonać ten golfowy labirynt, dup, pustynia. Po prostu dlatego ta gra jest świetna, ale nienawidzę jej tak... No nie, że... Nie wiem, jak to powiedzieć, ale to jest najgorszy błąd, jaki może być w tej grze. Ta pustynia. Bez poradnika można godzinami błądzić. A ja nie miałem czasu, żeby nagrywać tego tak na kanał, więc przyszedłem z poradnikiem. Wybaczcie, ale naprawdę. Masakra. Ale przeszliśmy ten moment i prawdopodobnie kolejny odcinek będzie ostatnim odcinkiem Głupków z Kosmosu. A co następne? Mam kilka propozycji, ale się zastanowię. Dobrze. Środa, czyli koszmary. Deep Well, najlepszy gracz na świecie. Deep Well był bardzo ciekawy, bardzo podobny do Vanisha. Nie do tego proszku do prania, do gry, do też horroru indie, w którego grałem. Tu powinny być linki, były dwie części. Czyli randomowo, Polska trudny język. Losowo generowane labirynty, ciemność, źródła, nikłe źródła światła, potwory, dźwięki. Naprawdę fajna gra, bałem się strasznie.
co można zobaczyć na filmie i polecam grać właśnie tak jak ja, czyli maksymalna głośność na słuchawkach i ciemna i ciemność. To nie straszy klimatem, to straszy jumpscarami. Tak więc polecam. The Walking Dead w czwartek, sezon drugi, odcinek trzeci, z deszczu pod rynnę. Uporaliśmy się z piesełkiem, który nas zagryzł w poprzedniej części i obserwujemy dalsze perypetie. Clementine spotyka inną grupę ludzi, tam różne rzeczy złe się dzieją, bo głównie złe. Nie chcę dość zdradzać fabuły, żebyście mogli wejść i mi nabić wyświetlenia. Dobra, ale naprawdę, The Walking Dead jest serią, której wspominałem w poprzednim w odcinku Ambony, czyli serią, która ma swoich widzów wiernych od pierwszego sezonu, więc widzowie wierni pewnie już oglądali, a widzowie niewierni, widzowie, którzy nie oglądają The Walking Dead, nie przekonali się do teraz, prawdopodobnie się nie przekonają, ale i tak zapraszam. No i piątek, Harvester, część druga, Różowa Straż Pożarna. Robi się coraz bardziej dziwnie, jest też bardzo dużo dialogów, ale jest coraz bardziej popieprzona ta gra. Się już zaczyna to, co o czym mówiłem, czyli chory wymysł projektantów. Naprawdę, żeby zaszokować, walnęli tam tyle rzeczy, że to jest szok po prostu. Tyle gówna nam wpakowali. Tak więc zapraszam na drugą część, będzie na pewno trzecia część, ponieważ dajcie mi czas, żeby przejść jakiegoś krapa i zrobić z tego recenzję. To było to tyle, jeżeli chodzi o tydzień. Jeszcze jedna informacja. W retrotripie poprzednim wspominałem, że następny retrotrip będzie o Phantasmagorii 2 i taki się ukaże. Nie wiem jeszcze kiedy, może w tym tygodniu, może w następnym, zależy ile będę miał czasu, ale już przeszedłem Phantasmagorię 2. Mogę powiedzieć, że jestem zachwycony, ale więcej będzie w retrotripie. Dobra, sprawdzamy czas, ile już pieprzę głupoty za długo. Dobra, dziękuję za oglądanie Ambony. Subskrybujcie, lajkujcie, polecajcie znajomym. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek niedzielnej Ambony, zobacz poprzedni albo inne produkcje, które stworzyłem i o których mówiłem. A ja się z Wami żegnam i do zobaczenia kiedyś tam, bo nie wiem, kiedy jakieś wideo wyjdzie. Na razie.